Cześć! Czas na czwartą, ostatnią część poradnika na temat zabawy z niemowlakami. Dziś skupimy się na 10, 11 i 12 miesiącu życia. Mikołaja już znacie, więc zapraszamy do oglądania. Z poprzednich poradników wiecie już, że większość dzieci do 10 miesiąca życia opanowuje umiejętność manipulowania przedmiotami, mistrzowsko obraca się w obie strony, utrzymuje przez chwilę pozycję siedzącą i pełza. Między 10 a 12 miesiącem życia dziecko sprawnie raczkuje, doskonali siad i chwyt pensetowy. Uwielbia rzucać przedmiotami, stukać nimi o siebie, naśladuje gesty, macha ręką na pożegnanie. To także czas na pierwsze próby pionizacji. Niemowlak wstaje przy meblach i przemieszcza się przy nich do boku. W 10 miesiącu wypowiada podwójne sylaby, m.in. wyczekiwane długo przez rodziców mama, tata, baba. W 11 miesiącu rozumie zakazy, ale niekoniecznie się musi do nich stosować. W 12 miesiącu mogą się pojawić samodzielne próby chodzenia. Teraz pokażemy przykładowe zabawy dla dzieci między 10 a 12 miesiącem życia. Pierwsza zabawa – nazywanie części ciała. Pozycja do zabawy, stanie przy meblach lub siedzenie. Wskazujemy swoim palcem części ciała takie jak nos, oko, usta, ręka, noga oraz nazywamy je. Dajemy dziecku czas na reakcję. Następnie powtarzamy to samo, wskazując rączką dziecka części ciała na nas, a później na dziecku. W dalszej kolejności prosimy, aby dziecko pokazało nazwaną na nas część ciała. Korzyści z tej zabawy to trening zapamiętywania nowych informacji i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Druga zabawa – tor przeszkód. Zabawa jest odpowiednia dla dziecka, które pełza lub czworakuje. Tworzymy domowy tor przeszkód. Można do tego użyć poduszki, krzesła, niskie kartonowe lub plastikowe pudełka, nogi rodziców. Na końcu toru przeszkód umieszczamy interesujący przedmiot, który zachęci dziecko do pełzania lub czworakowania. Możemy też czworakować równocześnie z dzieckiem. Korzyści z tej zabawy to doskonalenie zmysłu równowagi, doświadczanie podłoża o różnej twardości i nauka radzenia sobie z barierami w przestrzeni. Trzecia zabawa – szukanie ukrytych zabawek. Siadamy z maluszkiem na macie, kładziemy przed nim interesującą zabawkę. Następnie zakrywamy zabawkę pieluchą i czekamy na reakcję dziecka w postaci aktywnego szukania. Jeśli odkryje zabawkę, mówimy z radością jest lub samodzielnie ją odkrywamy. Korzyści z tej zabawy to nauka o stałości przedmiotu. Dziecko uczy się, że zakryta zabawka jest cały czas pod pieluszką, mimo że jej nie widzi. Jest to początek myślenia symbolicznego. Inne pomysły na wspólne zabawy z 10, 11 i 12 miesięcznym dzieckiem to wydawanie dźwięków, na przykład a jaki dźwięk wydaje kotek, wierszyki w połączeniu z gestami, na przykład kosi, kosi, łapci, turlanie, zawijanie w kocyk, berek na czworakach. Między 10 a 12 miesiącem życia dzieci są szczególnie zainteresowane przedmiotami codziennego użytku, takimi jak pokrywki, garnki, gazeta. Pozwólcie im je poznawać. Bądźcie aktywnymi towarzyszami niemowlęcej zabawy i rozszerzajcie ją adekwatnie do aktualnego poziomu rozwoju ruchowego Waszego dziecka. Dzięki temu będziecie fantastycznie wspierali jego rozwój ruchowy. Mam nadzieję, że cała seria zabawy z niemowlakiem była dla Was inspirująca. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!